Cześć, to znowu ja. Dzisiaj Was pomęczę trochę filmikami, bo udało mi się na kilkanaście minut wyrwać Galaxy A80, czyli tą gorącą nowość zaprezentowaną dziś w Mediolanie, no i jeszcze dwóch miastach na całym świecie. Telefon, który się naprawdę wyróżnia, a wyróżnia się za sprawą aparatu fotograficznego. W wysuwanym module, ruchomym module nie ma aparatu z przodu. No jak to nie ma? Jest ten aparat. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Nie widać przedniego aparatu? Widać przedni aparat. I chowamy, i wysuwamy. Fajny mechanizm, efektownie to działa. Jest silniczek, który to wszystko napędza. A po co tyle zachodu? Moi drodzy, no po prostu po to. Żeby nie było nocza, żeby ekran sięgał do samej góry, żeby ramka była jak najwęższa. No i jest wąska i do tego nie widać głośnika, no bo głośnik jest... głośnik jest w ekranie. Podobnie zresztą jak czytnik linii papilarnych, z którym, no, jak dotąd na razie też się nie polubiłem, ale za krótko mam ten egzemplarz, żeby się jednoznacznie na ten temat wypowiedzieć. No i powiem Wam szczerze, ciężko się opowiada o telefonie, który miało się chwilę w ręku na prezentacji i który ma się teraz parę minut w dłoniach. Oczywiście mogę kolejny raz zacytować Wam specyfikację, ale tą znajdziecie w linku, jak będziecie chcieli, to sobie poczytacie szczegóły techniczne tego urządzenia. No mogę Wam pokazać, co jest jeszcze w systemie na starce i jakie mamy aplikacje preinstalowane. Jak widzimy, jest cały zestaw apek od Samsunga. Do tego mamy oczywiście pakiet Google, pakiet Microsoftu. Jest preinstalowany Netflix. Nie wiem, jak będzie na polskim rynku, no bo ten telefon nie jest przeznaczony na nasz rynek. Pewnie Netflixa nie będzie, no ale reszta, którą widzicie, podejrzewam, że się tu znajdzie. No ale najważniejsze są aparaty fotograficzne. Miałem chwilę czasu, zrobiłem kilka zdjęć, dosłownie kilka. Niestety nie doczekacie się dzisiaj zdjęć nocnych, no bo telefon muszę za chwilę oddać. Niemniej to, co mogę, to już Wam pokazuję. To, co w tym aparacie jest fajne, to, że mamy dokładnie te same funkcje zarówno w przednim, jak i w tylnym, no bo to jest ten sam aparat. No i dzięki temu mamy i rozmywanie tła, i to przy zdjęciach, i przy wideo. Mamy szeroki kąt i z przodu, i z tyłu. Możemy sobie strzelić szerokokątne selfie. Jest, jak widzicie, optymalizator scenerii, czyli powiedzmy ta sztuczna inteligencja, która wybiera odpowiednią scenę i tutaj odpowiednio nam ten aparat ustawia. Rzucimy szybko jeszcze okiem na programy. Jest hyperlapse, jest super slow motion. No niestety nie mam warunków w tej chwili, żeby to wypróbować. Mam nadzieję, że niebawem będę już ten telefon recenzował i wtedy Wam wszystko dokładnie opowiem. Zdjęcia, jak widzicie, wyglądają całkiem dobrze. No niestety nie mam teraz czasu szukać ciekawych plenerów, bo zaraz muszę ten telefon oddać kolejnym redaktorom. Także miałem tylko czas na zrobienie kilkunastu próbnych fotek. Macie fotki z pomieszczeń, z wnętrz, wykonywane oczywiście bez lampy doświetlającej. Macie kilka fotek tutaj z otoczenia naszego hotelu. Nie jest to nic urokliwego, no ale mniej więcej możecie mieć ogląd, jak ten aparat sobie radzi, przynajmniej w świetle dziennym. Jest też kilka próbek szerokokątnych, jest jedno zdjątko z zoomem maksymalnym, cyfrowym oczywiście niestety. No i jak widzicie, jest też rozmywanie tła, które nie w każdych warunkach działa idealnie, optymalnie. No ale niestety muszę też wbić temu nowemu Samsungowi szpilę. Widzicie gdzieś tutaj mini jacka? Bo ja nie widzę. Właśnie, nie widzę mini jacka. Rzekłem psia krew, po czym zakląłem szpetnie, bo znalazłem jeszcze coś. Param. Pamięci, to wy tu kartą nie powiększycie. Smuteczek, niestety smuteczek. No i jeszcze tak gwoli uzupełnienia powiem Wam, tutaj wśród koleżeństwa mojego szanownego pojawiają się głosy, że ten telefon jest dosyć gruby. No wiecie co, szczupły nie jest, ale słuchajcie, gdzieś ten mechanizm musiał się zmieścić. Dla mnie jest ok. Fajnie leży w ręku, jest ładnie zaokrąglony, pasuje do dłoni. Pasuje do dłoni, jest komfortowy w trzymaniu. No, nie jest najlżejszy. To z kolei moje zdanie, ja już zauważyłem, natomiast z tym zarzutem, że on jest bardzo gruby, to raczej bym się nie zgodził. No, nie jest najsmuklejszy, to fakt, ale jakoś strasznie gruby też nie jest. No i wygląda dosyć fajnie. Przede wszystkim największym bajerem jest ten ekran, bez żadnych wcięć, bez żadnych noczy, bez żadnych udziwnień. Gdyby jeszcze tą dolną ramkę udało mi się zredukować jeszcze bardziej, oj, no to już by był w ogóle bajer, wypas, wyczes i w ogóle diabli wiedzą co jeszcze. No generalnie telefon efektowny, ciekawy,
No jak już widzicie, dwa problemy znalazłem. Ciekawe, ile znajdę, jak będę go testował. Już teraz zapraszam Was na test, bo na pewno będę miał okazję ten telefon wypróbować za jakiś czas i wtedy Wam więcej opowiem. Żałuję, że nie mogę Wam powiedzieć więcej, no ale wybaczcie. Po kilkudziesięciu nawet minutach już w tej chwili spędzonych z telefonem, no wybaczcie. Nie powiem Wam niczego o wydajności baterii, o działaniu tego telefonu. Na razie działa ok, ale ciężko powiedzieć, jak będzie po dwóch, trzech dniach. Nie sprawdziłem też dokładnie tego głośnika ukrytego w ekranie. Działa, no słychać. Ale żeby to dokładnie ocenić, to musiałbym sobie dłużej pogadać w różnych warunkach i mam nadzieję, że kiedyś to sprawdzę i kiedyś Wam o tym opowiem. A tymczasem żegnam się już z Wami. Oczywiście dziękując za to, że byliście ze mną dzisiaj i oglądaliście filmy z Mediolanu. No i co? Teraz to ja lecę jeść, bo w końcu po to tu przyjechaliśmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, serwus.